Słuchaj, Pułapka. Tak. Nowy hit. O, poznamy już wyniki. Miejmy nadzieję. Nie wiem, czy... Słuchaj, jesteśmy po pierwszym odcinku. Nie zgadniesz, jaka była oglądalność. No mów. 16 milionów ludzi. Cudownie. To 16 milionów. To więcej niż ma telewizory w tym kraju. Nie, tylko w Warszawie 16 milionów ludzi. No. Dobra. Słuchaj, dlaczego ty w ogóle grasz w tym? Grasz dla kasy? Dla towarzystwa, czy dlatego, że to jest dobre? Nie, no daj spokój. Przede wszystkim dostałem scenariusz i był dobry. To znaczy, przeczytałem pierwszy odcinek i tak. Mówię, kurczę, chyba już wiem, jak to się skończy, chyba wiem, kto to zrobił. Mówię, dobra, ale idziemy dalej. Przeczytałem drugi i trzeci i się okazało, że dałem się wpuścić w maliny. Bo tam nic się nie zgadza. I ja przeczytałem scenariusz cały, wiem, kto zabił. Powiem ci szczerze, że byłem zaskoczony, że Kulesza na koniec ginie. Puścisz to w listopadzie. To znaczy nie do końca ginie, ona wyje... Nie do końca Kulesza. To nie do końca ginie, Kulesza, tak ona Kulik tam, tak, ta, nie, tak, no tak, ta. No ale że zabijają obie, to jest szok. Tak. Więc tak, scenariusz był naprawdę dobry. Dałem się wpuścić jako czytelnik widz w maliny. I do końca naprawdę nie wiedziałem kto co. To już dobrze wróżyło. Bardzo dynamiczny. Bardzo dobrze się to czytało, ponieważ będzie tylko 6 odcinków tego, co jest czymś nowym w TVN-ie, żeby zrobić taki miniserial. Mało tego, po 6 nie będzie 7. Po 6. A skąd ty to wiesz? Bo rozmawiałem z dyrektorem finansowym, nie ma pieniędzy. Aha, dobra. Na lichotę. Okej, okej. No i natomiast tak, bardzo dobry scenariusz był. Super obsada, z częścią z nich się widziałem, z częścią nie, a bardzo chciałem, jak na przykład Agata Kulesza, którą się pierwszy raz spotkaliśmy w pracy. A masz sceny seksu? Sorry, że pytam, ale to wszyscy chcą wiedzieć. Czy ja mam sceny seksu? Nie, czy ja mam sceny seksu? Ty nie masz sceny seksu tam. Ale masz scenę seksu? W Pułapce? Nie, na wspólnej z Bożeną Dykiel. No na litość boską, no lichota!